do wszystkich kobiet, które nie wierzą w siebie i które myślą, że urodziły się bez skrzydeł. Nazywam się Gosia Ome, jestem psycholożką i zapraszam do mojego podcastu Life No Makeup. Pokażę Wam prawdziwy świat, prawdziwych ludzi i prawdziwą siebie. To najbardziej autentyczny projekt, jaki usłyszycie. Są takie historie, które trudno sobie wyobrazić nawet w najgorszych snach. Jego to spotkało. W jednej chwili stracił wszystko, ale w swoim życiu udowodnił, że można naprawdę wiele odzyskać, jeśli tylko nigdy nie stracimy wiary w siebie. Kuba Błaszczykowski. Przełomowy moment w moim życiu to? Ja miałem dużo przełomowych momentów, ale jakbym miał wybrać jeden, to myślę, że sportowym, zawodowym transfer do Wisły Kraków. Jedna z najważniejszych osób dla mnie to? Babcia. Piłka nożna kojarzy mi się z? Spełnieniem marzeń. Tęsknię za? Najbliższymi. Jestem z siebie dumny za? Za to, że wygrałem swoje życie. Jak się czujesz, Kuba? Myślę, że adekwatnie do wieku, chociaż... A w jakim jesteś wieku? 38? 38, tak, tak. A jak się czuje 38-letni facet? No ja myślę, że taki dobry Mercedes. Przejechałem parę 10 tysięcy kilometrów, może trochę więcej, ale jest w miarę okej. No. Najważniejsze to jest to, że najbliżsi są zdrowi. Ja myślę, że to... Człowiek w wielu sytuacjach nie docenia tego typu takich prostych rzeczy. To prawda. A ty jesteś zdrowy? Jestem. Czujesz się zdrowy? Jestem, tak. Jest w porządku, tak. Jest w porządku. Chciałam ci bardzo podziękować za to, że zgodziłeś się na ten wywiad. No nie ukrywam, że marzyłam o tym, żeby z tobą porozmawiać. Mimo, że może nie jestem jakimś w ogóle wiernym kibicem piłki nożnej, ale są takie osoby, które mnie jakoś tak szczególnie bardzo interesują i od dawna o tym mówiłam. Także bardzo ci dziękuję i też bardzo ci dziękuję za ten film, który pozwoliłeś sobie zrobić. Ja go obejrzałam bardzo wnikliwie, nawet dwa razy. I bardzo się wzruszyłam, bardzo. I też pomyślałam sobie, że to będzie bardzo ważny film dla wielu osób. I nie wiem, czy masz świadomość, jak ważny to będzie film dla wielu ludzi. No myślę, że nie wiem, że mam świadomość, czy tam nie zdaję sobie sprawy z tego, jak to może być, czy będzie ważny film dla wielu ludzi, ale taki był też trochę nasz zamiar. Taki mieliśmy zamiar, żeby chociaż jedna osoba, albo jedna osoba, jeżeli jednej osobie ten film pomoże, to już jest coś fajnego. I ja myślę, że to też o to chodzi. No, jakby moja historia jest nie jest łatwą historią, ale ja myślę, że każdy ma swoją historię i też w sumie w filmie mówię o tym, że każda tragedia jest czyjąś tragedią i tu nie ma porównania, bo jednak tak się życie układa i zawsze jeżeli coś się dzieje, jakieś problemy mamy w swoim życiu, to myślimy, że to są największe problemy, bo są nasze. Cóż, natomiast to co chcieliśmy też trochę pokazać, to jest to, że nie ma rzeczy takich, z którymi człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Niekiedy też trochę tak, że w sumie sam nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dużo siły posiada. To prawda. I to jest taki bardzo uczciwy film, wiesz, bo sporo jest takich historii, gdzie się ktoś tam prześlizguje przez ten, wiesz, trudny początek, a potem pokazujemy sukces, a jednak jakieś takie miałam poczucie, że przez cały film towarzyszyła mi taka uczciwość tego wychodzenia twojego właśnie z tego trudnego początku i tak sobie pomyślałam o tych chłopcach, nastolatkach, nawet dziewczynach też, które to oglądają i którym jest trudno, wiesz, w domach z różnego powodu i widzą ciebie i twoją siłę, że to bardzo dużo nadziei daje po prostu bardzo wielu osobom. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie były proste i łatwe momenty w moim życiu i myślę, że to też tak trochę można zobrazować trochę takim obrazem dziecka, który myślę, że to widać szczególnie u małych dzieci, że mają
naprawdę taką pasję i taki mocny, pozytywne nastawienie do życia i z reguły to są dzieci, czy tam z reguły ci właśnie najmłodsi, wydaje im się, że zrobią wszystko, znaczy nie tyle im się wydaje, ale że nie ma rzeczy, której nie zrobią i to jest piękne u człowieka. Później w miarę upływu życia, czasu nabieramy trochę świadomości i ta świadomość niestety nie zawsze pomaga w tym, żeby właśnie mieć takie nastawienie. Dlatego też, no, tak jak mówiłem na początku, że to nie było łatwe, nie było proste, ale było moje. Było moje i było takie, no, i to jest taka rzecz, że w sumie teraz, jak tak patrzę z perspektywy czasu, to mogę być z siebie zadowolony. Myślę, że możesz być z siebie bardzo zadowolony, ale myślę sobie, że to było, mówisz, nie było łatwe, to było dramatycznie trudne. To wiesz, no, miałeś 10 lat i tak nie chcę wracać do tego momentu, bo wyobrażam sobie, jak bardzo to było trudne. Też widziałam w filmie, jak się przemierzałeś, żeby o tym opowiedzieć, bo ty przez wiele lat milczałeś, to była trochę taka legenda, ta twoja historia. Czy ten film był dla ciebie jakimś rodzajem terapii, jeśli można w ogóle użyć takiego słowa, czy miał taki też leczący, musiałeś to głośno powiedzieć, podzielić się z tym, jeszcze raz wrócić do tego czasu. Myślałem, że na pewno musiałem dojrzeć do tego momentu, żeby móc o tym opowiedzieć i też w sumie w filmie mówię, że mi było ciężko z tym, bo jednak wiele razy byłem oceniany przez pryzmat tragedii tak. I byłem oceniany po prostu niesprawiedliwie. Byłem tak oceniany, że jakbym to ja zrobił te najgorsze rzeczy i przy jakiejś takiej okazji, gdzie jak to ja nie zawsze byłem grzeczny, to zawsze były te porównania i to mnie mocno bolało. To nie było dla mnie nic przyjemnego, bo czułem najzwyczajniej w świecie, że jestem traktowany trochę niesprawiedliwie i stąd też później wynikała moja agresja, że w ten sposób po prostu myślałem, że się obronię i tak gdzieś to był taki, myślę, u mnie taki efekt takiej samoobrony. No i oczywiście, że teraz na to patrzę z perspektywy czasu zupełnie inaczej i inaczej do tego podchodzę, natomiast w tamtym momencie nie widziałem innego sposobu na to, żeby się bronić, po prostu. Ale przecież to było ekstremalnie trudne. Straciłeś właściwie w jednym momencie obydwoje rodziców, jeszcze się musiałeś zmierzyć z takim właśnie społecznym też odrzuceniem wielokrotnie. Jak ty to w ogóle, jak ty sobie z tym poradziłeś? Jak myślisz, co ci pomogło wtedy? Ja myślę, że piłka nożna właśnie. Że to był taka moja odskocznia i to był taki, no takie całe moje życie. I myślę, że to mi dało właśnie to, że wychodząc na trening czy na mecz, po prostu to był moment, gdzie zapominałem o wszystkim, o tym, co się dzieje dookoła i to była taka moja odskocznia. I to było coś, gdzie w sumie od małego, ja nieraz dostaję teraz pytanie, co byś robił, gdybyś nie grał w piłkę? No i powiem szczerze, że nie mam pojęcia, co ja bym robił, bo mi się wydaje, że... No nie wydaje mi się. Nawet w sumie przytaczałem takie rozmowy w szkole, jak miałem i nie dostałem za dobrej oceny i wracam do ławki i pani nauczycielka mówi, że w sumie Błaszczykowski, coś z ciebie będzie. A ja wracając do ławki mówię, będę piłkarzem. I w sumie spotykam się z tymi paniami po latach i oczywiście tak wspominamy te moje lata młodości i panie mówią do mnie, że w sumie po 3-4 latach tego, jak nam odpowiadali, zaczęliśmy w to wierzyć. I nie wyobrażałem sobie nic innego poza piłką nożną, naprawdę. To było całe moje życie i to było... I ja myślę też, że trochę ta piłka nożna uratowała to moje życie, bo... No bo jednak też przez te lata trochę poznałem siebie, poznałem swój charakter i w sumie ambicja to nie jest taka prosta rzecz. Ambicja niekiedy to też jest trucizna, szczególnie później to poznałem w tych... To jest duma, to jest ego. Tak, w tych latach późniejszych, gdzie naprawdę trzeba i człowiek musi sobie... dobrze to w głowie poukładać, żeby właśnie zapanować też nad tą ambicją. I to nie jest prosta rzecz, szczególnie jak jeszcze jesteś w sumie wychowywany w tym takim duchu sportu, gdzie jak biegniesz nawet na 100 metrów albo kilometr, to zawsze chcesz być pierwszy.
I w sumie fajną rzecz mówi u mnie w filmie Klopp, że ja nie jestem dobrym przegranym, ale większość zwycięzców nie jest. I to jest coś takiego, co myślę obrazuje i te słowa pokazują wiele. Ale twoja mama też chciała, żebyś był piłkarzem. Dlaczego ona chciała, żebyś był piłkarzem? Przez twojego wujka? Ja myślę, że trochę tak. Tak, ja myślę, że akurat... No to było jej marzenie takie, żebyśmy właśnie grali w piłkę. Ja myślę, że też ta piłka, no tak jak mówimy, był Jurek, który grał w tej reprezentacji, to działało też na mnie trochę tak... No to był mój idol, to działało na mnie tak, no tak, że ja mogłem jechać na zgrupowanie, czy zobaczyć tych chłopaków z bliska i tak dalej. To mi się podobało. To też były dodatkowe rzeczy, które mi imponowały. A ojciec też chciał, żebyś grał w piłkę? Tak. Tak? Tak, ja myślę, że no w sumie ta piłka to cały czas się u nas przewijała, cały czas była i teraz patrzę z perspektywy swoich dzieci i w sumie z jednej strony świadomy tego, że ten sport nie jest prostym sportem i no, musi się człowiek trochę namęczyć, z drugiej nie namawiając widzę, że po prostu chyba to mamy w genach. To cię zapytam później, ale chciałam wrócić jeszcze do twojego wujka. To była taka osoba, to była ważna bardzo dla ciebie, dla was osoba, a to była też osoba, która się tobą później zaopiekowała? Tak, tak. Jakby no wujek czy Jurek i babcia to... Fela. Tak, to były wspaniała osoby... Wspaniała babcia w filmie. Wspaniała. Pozdrawiania do babci. To były osoby, które... no w sumie zaopiekowały się nami od razu. I od razu starały się gdzieś tam nad nami rozłożyć ten parasol bezpieczeństwa. I oczywistą rzeczą jest to, że nie zastąpi się rodziców. Ale myślę, że jeżeli mam to ocenić, to zrobiły to w najlepszy możliwy sposób. Mhm. Babcia jawi się jako taki mocny charakter. Bardzo mocny. Ciebie i Dawida, tak, twojego brata. Też kurczę, tak sobie myślę, jakie to było trudne dla niej. Straciła w jednym momencie właściwie syna, który jeszcze z tym całym napiętnowaniem ogromnym, tak? I musiała się zająć wami i nie miała jakby też sekundy, żeby w ogóle, wiesz, odpocząć. Po prostu czekaliście na to, żeby się wami zająć. A tak pięknie dała radę, tak pięknie o niej mówisz w filmie. No, i twój brat też. Jakby oceniając całe jej życie, to naprawdę... To naprawdę ja ją po prostu podziwiam, bo wiem, co przeżyła i wiem też, jak sobie radziła w sytuacjach kryzysowych. Wiem, jak to wszystko znosiła, jak przyjmowała te wszystkie problemy i w sumie je przeskakiwała po prostu, co na pewno dla niej też nie było łatwe. Natomiast jak tak się siedzę i niekiedy się śmiejemy z tego i może trochę też w takiej terminologii naukowej, jakbym miał dać profesora babci, to bym dał życia. Po prostu, że naprawdę pokazała, że mimo wszystkich problemów można sobie z tym radzić. Tak się zastanawiam, bo czasami tak jest, że te trudne rzeczy, które przeżywamy, one też, mimo tego, że były niesprawiedliwe, że były straszne, one stają się taką naszą siłą, one też w sumie popychają nasze życie w dobrą stronę. Czy to było tak, że kiedy ty... Bo ty grałeś wcześniej w piłkę i wydarzyła się ta tragedia i potem grałeś dalej. Czy zauważyłeś na przykład, czy masz takie poczucie, że to wydarzenie, ono jeszcze ukształtowało cię w taki sposób, dało ci taką siłę i determinację, że może gdyby to się nie wydarzyło, to nie byłbyś aż tak wybitnym sportowcem, jednym z najlepszych? Ja myślę, że na pewno, że ta sytuacja miała ogromny wpływ na to, kim później się stałem. To w ogóle nie podlega dyskusji i myślę, że też ta sytuacja miała przede wszystkim wpływ na mój charakter i na to, jak zacząłem sobie radzić z problemami, w sumie ja, tak jak powiedziałem, mimo tych wszystkich osób, które były wokół mnie i tak dalej, tak trochę z racji tego, że byłem zamknięty w sobie i do tej pory, nie, jak mam jakieś problemy albo jak coś mi, nie wiem, nie idzie po moich myślach, zawsze uważałem, że okazywanie takich, czy dzielenie się takimi problemami to jest trochę słabość. I myślę, że to też wynika właśnie z tamtych
młodzieńczych lat, gdzie w sumie z każdym problemem i ze wszystkim musiałem sobie poradzić sam i jakby to mi zostało do tej pory. Oczywiście się trochę to teraz zmieniło i też inaczej patrzę na pewne rzeczy, bo mam dzieci i tak jakby myślę, że dzieci po prostu zmieniają wiele w życiu człowieka i przede wszystkim to, co zauważyłem u siebie, to odkąd mam dzieci, tak jak kiedyś, nie wiem, jak do wesołego miasteczka i tak dalej, żeby na jakieś ekstremalne rzeczy, tak teraz już mam, wolę stać i się przyglądać, a dzieci chcą, żeby tata poszedł i jakby no mam takie poczucie, że takiej odpowiedzialności za te dzieci i myślę, że to, no ta świadomość się naprawdę zmienia. I też zmieniła się u mnie w momencie, kiedy byłem młody, to trochę inaczej podchodziłem do pewnych rzeczy, jeśli chodzi o emocje i dzielenie się nimi, tak teraz no, przychodzi mi to troszeczkę łatwiej. Ty miałeś właśnie poczucie, że to, co się wydarzyło, przełożyło się na przykład na twoją grę, na twoją postawę na boisku, że więcej właśnie w tym było takiej determinacji, no bo nawet samotność nasza powoduje, że jesteśmy bardziej skupieni na czymś, że no, właściwie to się stało twoim życiem, nie? Głównym. No, na pewno podchodziłem do tego tak, że to jest w sumie moja jedyna szansa na to, żeby po prostu coś osiągnąć w życiu. Bo teraz jak patrzę, też jak przyjeżdżam do siebie, tam do Truskolas i patrzę na chłopaków i na kolegów, którzy się wspólnie razem wychowywaliśmy i tak dalej, no to widzę też trochę z jakimi problemami przychodzi im się mierzyć. I myślę, że gdyby nie ta piłka, byłbym w podobnej sytuacji. I na pewno ta determinacja właśnie, to że człowiek, no tak jak ja, nie widziałem nic poza piłką i myślę, że to na pewno zrobiło różnicę, bo ja znałem wielu kolegów, którzy byli w danym momencie lepsi ode mnie. No właśnie. Ale to, co robiło różnicę, to jest właśnie to, że ja zawsze w głowie miałem takie podejście, że muszę być pierwszy, muszę być lepszy, muszę... Nie było minimalizmu, tylko zawsze starałem się po prostu, być po prostu pierwszy. Oczywiście, że nie zawsze się wygrywało i nie zawsze człowiek wygrywał i... I porażki to jest część naszego jakby życia sportowego i bez porażki, myślę, ciężko osiągać zwycięstwa i musisz poczuć właśnie to, żeby porażkę, żeby zrozumieć, o co chodzi i zacząć doceniać wszystko. I myślę, że taki znamienny przykład to jest to, że jak przegrywasz mecz, to z reguły go bardziej analizujesz niż ten, co wygrałeś. A nie zawsze ten, co wygrałeś, grałeś lepiej w tym meczu niż w meczu, który przegrałeś. Jakby to jest też, tylko oceniasz przez pryzmat takiego suchego i wyniku. Jest też takie twoje, bo ty w filmie mówisz, że wszystko, zawsze najpierw siebie rozliczasz ze wszystkiego. Tak. Że ty masz taką cechę, że wiesz, są osoby, które mówią, a to dzisiaj pogoda nie ta, to wina trenera, to wina drużyny, a ty zawsze do siebie rozliczałeś ze wszystkiego. Skąd to miałeś? Powiem szczerze, że... nie wiem, zupełnie to po prostu tak... Wynikało to z mojego podejścia i jakby to nie jest tak, że w tego... pierwszym rzędzie zawsze rozliczam, jakoś tak było, w pierwszym rzędzie zawsze ze sobą. Myślę, że to też może być kwestia wychowania, takiego właśnie podejścia, żeby nie szukać się przyczyn czy problemów w miejscach, które nie zawsze mają wpływ. Ja myślę, że to jest też kwestia babcia? Trochę charakteru, tak. Babcia was tego wychowała? Tak, że no, zacząć od siebie po prostu i tu doszukać się, bo myślę, że to jest taka, jeżeli będziesz zaczynał od siebie, to ty masz wpływ na to, żeby cokolwiek jeszcze zmienić. Jeżeli zaczniesz od rzeczy, na które nie masz wpływu, no to myślę, że nie jesteś w stanie zbyt dużo zmienić. I ja myślę, że to jest takie po prostu podejście. A kombinowaliście nieźle z tym aluminium, które nieśliście do sprzedania. To była taka śmieszna scena, i że nagle ta babcia, która jest wszędzie, dzwoni. Babcia Felicja każe zwrócić wam aluminium z powrotem, które chcieliście na lody wymienić. Bardzo to śmieszne. To
No, mieszkam może już teraz bardziej w Krakowie, ale pochodzę z małej wioski i, no i trzeba było trochę pokombinować. Naprawdę trzeba było, żeby na lody mieć, czy żeby na orężadę, czy obojętnie na to. Trzeba było po prostu na to zapracować, a jak się nie udało, bo tam zdarzało się też tak, że nie wiem, podlewaliśmy na szklarni ogórki, pomidory i tak dalej, i na to liczyliśmy, że może będzie na lody, albo nas zawiozą na basen. Jak nas nie zawieźli, to musieliśmy na rowerach jechać. No. Ale z tym aluminium to był fakt autentyczny, no fakt autentyczny zawsze jest fakt, który, no, który zapadł mi mocno w pamięci, bo w sumie najgorszym w tym wszystkim nie było to, że musimy wracać, w sensie, że się nie udało tego, że tak powiem, dealu dokończyć, ale to było tak ciężkie. No, no to wzięliście na tej deskorolce, tak? Tak, ale to było tak ciężkie. Ale jaka to lekcja była, zobacz, Kuba, że naprawdę my... Nie chodziło o to, że tam nie udało się i tak dalej, tylko chodziło o to, że kto to teraz zaniesie, jak nam prawie jednemu bark prawie odpadał, a drugi już nie miał siły, żeby tą dyskorolkę pchać. No ale, ale fajne czasy, beztroskie czasy, w których człowiek w sumie żył chwilą, żył takimi prostymi rzeczami, nie miał problemów. Jak miał, to starał się szybko znaleźć rozwiązanie. To było możliwe wrócić do beztroski po tym wszystkim? Ja to tak czuję, że tak było wtedy. Oczywiście, że myślę, że w tego typu sytuacjach ja dobrze się czułem, jak przebywałem z kimś. Jakby nie musiałem o pewnych rzeczach myśleć i tak dalej, tak, i tak dalej. Najciężej było, jak byłem sam. Myślę, że to tak mamy w życiu, że w sumie jak jesteśmy sami, no to zaczynamy się zastanawiać nad swoimi problemami i ja to tak trochę nazywam, że w sumie jest dwóch. Jeden ten, który mówi odpuść, a drugi ten, który mówi walcz. Mhm. Ja jestem pomiędzy i teraz którego wysłucham. Natomiast jak masz właśnie ludzi, kolegów, czy no przede wszystkim ludzi wokół siebie, to człowiek nie jest sam i nie myśli wtedy o rzeczach, które no są istotne i jakby zabierają to takie może... czy w danym momencie, w tamtym momencie zabierały mi tą beztroskę, ale myślę, że były momenty, w których czułem się beztrosko, naprawdę, że potrafiłem się odciąć. Mm. Oczywiście, że to nie trwało długo i oczywiście, że to nie było proste. A to wracało do ciebie cały czas? Tak, myślę, że to jest nieuniknione. To wraca jakby... całe życie? Całe życie. Tak. Nie da się. I jakby ja bym nie chciał, żeby... No, nie da się zapomnieć i dwa, nie chcę zapomnieć po prostu. To jest moje życie i biorę je takie, jakie jest. I cóż, mimo tego wszystkiego i tych wszystkich takich problemów czy myśli związanych z tym, biorę to, no. Mówiłeś w filmie o takim miejscu, pustym miejscu. Czym jest to puste miejsce? Twoje puste miejsce. No ja myślę, że w sumie tu. Nie jestem w stanie. No nie jestem w stanie już tego miejsca zapełnić. To jest ten brak. Zdaję sobie sprawę z tego, jakby tłumaczę sobie to trochę też w ten sposób, że w sumie nic się nie dzieje na zawsze, tylko dzieli nasz czas, który musi upłynąć, żebyśmy być może za chwilę się spotkali. I tak sobie to tłumaczyłem. I myślę, że ta myśl mocno mi pomagała. A w tym pustym miejscu jest miejsce dla twojego ojca? Tak. Tak, ja myślę, że też potrzebowałem czasu, żeby pewne rzeczy zrozumieć i potrzebowałem czasu, żeby też nie skupiać się już na samej przyczynie, tylko skupić się też trochę na skutku i dlaczego pewne rzeczy tak się wydarzyły, jak się wydarzyły i przeanalizować trochę taki jego, można powiedzieć, profil psychologiczny i też w sumie zdaję sobie sprawę z tego, że mam cechy takie mocniejsze charakteru, odziedziczyłem trochę po nim i też przez pryzmat swojego doświadczenia
tego, ile trzeba pracy włożyć i ile trzeba nad sobą pracować, żeby pewne rzeczy zrozumieć, żeby... No to myślę, że w jakimś tam stopniu jestem w stanie sobie wyobrazić, z czym on się mierzył. I łącząc to z tym, że no myślę, że tam najważniejszą rolę odegrał alkohol, ale myślę, że ten alkohol się pojawił trochę też dlatego, że ta ambicja, którą miał i to, że czuł, że mógł zrobić więcej, bo z tego, co nawet sobie dobrze przypominam, zrobił 4 fakultety i tak dalej, po prostu ta ambicja go trochę zjadała i też myślę, że odskocznią później był alkohol i połączenie tego takiego tej ambicji z alkoholem było po prostu mieszanką wybuchową. Teraz bardzo dużo się mówi też i w psychologii o tym właśnie, że nasi rodzice też, oni też przyszli z brakami, też nie potrafili wielokrotnie i też kiedy się mówi o wybaczeniu swoim rodzicom różnych krzywd, które zrobili, to też się do tego nawiązuje, że często oni też nie potrafili inaczej. Nie? I też to, co ty mówisz właśnie o tych jego brakach, o tym, że on też być może nie potrafił inaczej żyć. Ja myślę, że to też nie jest proste, żeby zauważyć u siebie błędy i swoje problemy. Myślę, że trochę też jesteśmy tak skonstruowani, że jak nie potrafimy sobie z danym problemem poradzić, to z reguły staramy się go odsunąć, ale ten problem cały czas wraca i z reguły jest tak, że jeszcze z większą siłą wraca i później już w sumie przestajemy walczyć, tylko brniemy w danym kierunku. I też w sumie ja myślę, że trzeba by sobie było też przy tym wszystkim zadać pytanie, kto tym naszym rodzicom był, czy w tamtych czasach, czy był ktoś, kto by mógł im to wytłumaczyć. No właśnie. Bo jakby myślę, że tu jest też problem i nie zawsze jest tak, że człowiek wyciągnie odpowiednie wnioski, ale oczywiście zawsze jest łatwiej, jeżeli jest ktoś, kto ci potrafi to wytłumaczyć, dotrzeć do ciebie, żebyś ty też to zrozumiał. Bo to jest ważne, żebyś ty to zrozumiał i potrafił się zmienić. Bo sam fakt rozmowy to jest jedno, ale ty też musisz to zrozumieć i starać się to zmienić. No. Czy ty mu wybaczyłeś? Tak. Tak, ja w sumie z ojcem się widziałem po tym wszystkim jeszcze i w sumie ja akurat wtedy grałem za granicą, ale tam brat, jak był cięższy moment, to mieliśmy kontakt i staraliśmy się, że tak powiem, jak mogliśmy pomagać. Tacie. Tak. To niesamowite. To wielka rzecz, ty mu wybaczyłeś. To jest życie. Ja myślę, że na pewne wnioski niekiedy trzeba czasu i w ogóle to też ja się zmieniłem jako człowiek. Kiedyś byłem taki właśnie, jak mówiliśmy, z takim ego, że jak nie, to nie i tak dalej, i tak dalej. I po prostu całe moje życie i to, że się dzieci rodziły i tak dalej, że mam dzieci, to człowiek zmienia swoje nastawienie i myślę, że okej, dobra, jeżeli mam wziąć pod uwagę tą taką ambicję, ona w sporcie jest dobra. Ona w sporcie jest dobra. Nie, w życiu nie zawsze jest dobra, w życiu jakby są inne, ale w sporcie to jest dobre właśnie, żeby mieć coś takiego, taki, można powiedzieć, trochę taki gen, który gdzieś tam motywuje cię, żebyś cały czas był najlepszy. To jest dobre, bo to pozwala, w mojej opinii, to ci pozwala na to, że sobie nie stawiasz granic. A stawianie sobie granic jest z automatu cię trochę ogranicza. I myślę, że w sumie, jeżeli będziemy mieć dwa wyjścia idąc w lewą stronę, wiedząc, że będzie trochę łatwiej, to z reguły podświadomie wybieramy tą łatwiejszą drogę. A jeżeli cały czas idziesz i nie masz tego wyjścia, to się nawet nad tym nie zastanawiasz. To myślisz, że tylko jest to i starasz się to zrobić. Nie? Dlatego myślę, że to jest dobre. I wracając do tej mojej wypowiedzi, po prostu zmieniłem się jako człowiek. W sensie, że już przestałem patrzeć na życie tak, jak to robiłem w sporcie, tylko zero-jedynkowo. Dokładnie. Zacząłem trochę bardziej analizować, zacząłem trochę dochodzić do takich właśnie wniosków, że
że warto dać szansę, że właśnie warto dać szansę, że może akurat to będzie miało taki wpływ na kogoś, że zmieni jego postrzeganie, czy kogoś postrzeganie. Twoje spotkanie z mamą trwało 10 lat i tak sobie myślę, że to, co też ona cię ofiarowała, to chyba to, że ona cię nauczyła kochać. Myślę, że jak każda mama. Myślę, że to jest akurat aż nadto widoczne i w sumie jak tak sobie tak patrzę z boku, nie, nawet idąc na ulicę, to z reguły jest to widoczne, że ta miłość matki jest inna niż miłość ojca. Właśnie, tylko że była za krótko, ale jednak była na tyle długo, że potrafiła cię tego nauczyć, nie? Że jednak miałeś już 10 lat i tak sobie myślę, że dzięki temu udało ci się stworzyć dzisiaj tak piękną rodzinę, bo twoja żona to naprawdę wspaniała kobieta. I też mam wrażenie, że też cię wiele nauczyła. Na pewno. Na pewno jakby zmieniła moje podejście mocno i ja myślę, że oczywiście rozmawiamy teraz i ja mówię, że ja się zmieniłem i tak dalej, ale to też jest... Przy niej było. Działo się. To też jest jakby właśnie część tego wszystkiego, że zacząłem to rozumieć. Ja myślę, że co jest ciekawe w sumie i dla mnie takie znamienne, to jak mamy, bo zawsze masz problemy i zawsze jakaś jest różnica zdań i tak dalej w domu, no jest tak. Nie zawsze jest sielankowo i to, co jest znamienne, to co człowiek zaczynał sobie tak po jakimś czasie analizować i doszedł do wniosku, że w sumie nie zawsze w sytuacji takiego jakiejś tam nerwowej, ten, kto mówi ostatnie słowo, jest wygranym. Mhm. I jakby to jest te coś, co na pewno, czego mnie żona nauczyła, że ona w odpowiednim momencie potrafiła odpuścić i człowiek, i mi się wydawało, nie, chyba zrozumiała. Wiesz. Aha. Ale po trzech dniach się zastanawiam, ty głupku, to ty miałeś to zrozumieć. Właśnie, że ona odpuściła w tym momencie, w którym ty i tak byś nie odpuścił. Jakby i to mi też po jakimś czasie, no bo też jakby no, ja też się musiałem wszystkiego nauczyć. Ja nie miałem obrazu rodziny takiego najlepszego, że tak powiem, w sensie takim przykładu, ale musiałem się wszystkiego sam uczyć i myślę, że to też, no to też nie jest łatwa i prosta rzecz, bo jednak no, wychowanie dzieci oczywiście dla mnie najcięższe, z czym mi się przyszło do tej pory zmierzyć. Jeszcze jak są dziewczynki, nastolatki, no to... To jest to wyzwanie. To jest to ogromne wyzwanie, ale też właśnie związek, małżeństwo to też jest cały czas praca. To prawda. Myślisz, że któreś z twoich dzieci będzie robić w sporcie? Jest na to szansa? Szansa jest zawsze. Natomiast to nie jest tak, że ja sobie wyobrażam, że ja namawiam ich do tego. Myślę, że jest trochę odwrotnie, bo w sumie ja im mówię, że staram się ich uświadamiać i bardziej to jest trochę tak, że chcą mi zaimponować, że oni też będą grać, czy będą przy sporcie, natomiast ja nie mam tutaj podejścia. Ja chcę, żeby były szczęśliwe i żeby robiły to, co chcą. Po prostu. Mm-hmm. I moja rola w tym wszystkim będzie taka i jest taka, żeby ich wspierać. A dziewczyny grają w piłkę nożną? Też próbują. A jeszcze tylko chciałam cię dopytać, bo tak też dużą rolę w tym filmie i w twoim życiu odegrał twój brat. To jest bardzo ważna dla ciebie osoba, prawda? Oczywiście, że tak. No bo w sumie zostaliśmy we dwóch. No właśnie. I mogliśmy liczyć tylko na siebie i tak też było. I... On się tobą opiekował, bo on był starszy, prawda? Tak. Miałeś poczucie, tak, że się opiekował tobą wtedy? Tak, dało się wyczuć, że jakby czuje się za mnie odpowiedzialny. A też, że, zresztą to chyba tam w sumie w tym filmie wybrzmiewa, że ja nie należałem do najgrzeczniejszych i że no... Nie to, martwił się. Nie to, że lubiałem przysparzać kłopoty, ale kłopoty chyba lubiały mnie. To parę razy musiał mnie tam przywoływać do porządku. Natomiast
To, co też ważne, no to dziś między nami zawsze była ta rywalizacja i zawsze ta rywalizacja no, była taka zacięta. Tak? Tak. I jakby w sumie do tej pory mamy, myślę, to, że w sumie jedziemy samochodem i nasze żony się z tego bardzo śmieją, bo dojeżdżamy do świateł i się zmieni światło na pomarańczowe. I on mówi, na pomarańczowym przejechałeś. Ja mówię, nie było pomarańczowego, bo było jeszcze zielone. I się zaczynamy o to dochodzić. Nie? To jest ciekawe i jakby no, one siedzą i się tylko śmieją, ale widziały tyle takich sytuacji, że jeden drugiemu będzie teraz udowadniał, że... I tak myślę, no oczywiście, że teraz już inaczej, ale jak byliśmy młodzi, to szczególnie dało się to wyczuć, że ta rywalizacja jest cały czas. I myślę, że to też pomogło nam właśnie w tym, że... Bo w sumie sport to też uczy charakteru i właśnie sport później ułatwia nam rozwiązywanie problemów i właśnie daje nam takie poczucie, żeby się po prostu nie poddawać. Ale wiesz, też niezwykłe było to, jak on podszedł do ciebie. Też był jakimś takim kajtkiem nie za dużym, jak przyszedł i powiedział, że no, ty to będziesz piłkarzem. Nie? Jakby zrozumiał, że jesteś lepszy. To bardzo trudne właśnie, jest. I właśnie ja to... I to właśnie to jest to, że brat, który cały czas z tobą rywalizuje, który ci cały czas mówi, że jest od ciebie lepszy, że wygrywa i tak dalej, to wiadomo, później się zaczyna starszy. Przekomarzanie, że no, ograłem cię, ty jesteś słaby. No, normalna rzecz. Że tak. To jest jakby, jak przegrywałem wtedy, czy wygrywałem, no to brałeś nie tylko porażkę, ale później całą otoczkę tej porażki, że było do następnego meczu, było wypominanie tego właśnie jeden drugiemu. No i właśnie to jest to, że brat, jak ci mówi coś takiego, a wiesz o tym, że najbliżsi z reguły, jak już ci mówią, to naprawdę muszą docenić, to było dla mnie coś wow, naprawdę. Na koniec chciałam cię poprosić, to jest twoja kamera, że gdyby nas oglądał jak ktoś teraz, jakiś chłopiec albo jakaś dziewczynka, która ma trudno, ale ma swoje marzenia, chciałaby być sportowcem, chciałby być malarzem, wydaje mu się, że to jest niemożliwe, bo w domu jest trudno, w szkole jest trudno. Co byś mu powiedział albo jej? Myślę, że to, co jest ważne, albo bardzo ważne, albo najważniejsze, to jest to, żeby wierzyć w siebie, żeby nie dać sobie wmówić, że czegoś nie możemy, bo prawda jest taka, że tylko my wiemy, czego chcemy i my jesteśmy w stanie po prostu spełnić swoje marzenia. I ja osobiście tak zrobiłem i dzięki temu mogę powiedzieć, że wygrałem swoje życie. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo.